jeszcze w tym miesiącu, proszę Państwa, odbędzie się premiera aplikacji edukacyjnej o Wojskach Wielkopolskich w ramach programu Niepodległa. Naszym gościem jest jeden z współautorów tej aplikacji, kierownik z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, Damian Niemir, którego witam bardzo serdecznie przy naszym telefonie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry. Panie kierowniku, może zacznijmy najpierw od tego, co znajdzie się w ogóle w tej aplikacji. Jest to aplikacja oparta o technologie internetowe, czyli tak naprawdę dostępna przez przeglądarkę, jako zwykle mówiąc popularnie, strona internetowa. Aha. Ale nie jest to strona zwykła, taka jak Wikipedia. Staraliśmy się współpracować w ramach tego projektu ściśle z Muzeum Narodowym w Poznaniu, ściśle rzecz biorąc z oddziałem Muzeum Wojskowym. Aha. Ze zbiorów tegoż muzeum korzystaliśmy bardzo intensywnie i właściwie ta synergia, ta współpraca pomiędzy technologią ze strony PCSS-u i zasobami medialnymi, rzekłbym, czyli archiwalnymi zdjęciami, listami, czasami rękopisami wręcz materiałów z 20 roku, właśnie zaskutkowała tą aplikacją, która będzie ściśle edukacyjna, dostępna dla uczniów, dla nauczycieli. No właśnie, pytanie, co to znaczy ściśle aplikacyjna, to za chwilę. Natomiast widzę też informację, że zebraliście w ciągu właściwie kilku tygodni około ponad 1000 multimedialnych obiektów. Co to oznacza w praktyce? Co będziemy tam mogli zobaczyć? To znaczy, czas był rzeczywiście szalony na to, żeby to w tym 20 roku, w 2020, który właśnie minął, żeby zrealizować w takich warunkach. Rzeczywiście to było dla nas wyzwanie, chociaż może patetycznie... Kto jak nie powiem, wy, panie kierowniku. Myśleliśmy o tym, powiem szczerze, cały czas przyświecała nam taka bardzo regionalna kwestia. Mówiliśmy o Wielkopolanach z 1920 roku, którzy byli w zupełnie innych warunkach, zupełnie gorszych, więc robiliśmy to też trochę z hołdu dla nich. I to, co udało się uzyskać docelowo, to rzeczywiście ponad 1000 obiektów. Część z tych obiektów to są zdigitalizowane zdjęcia archiwalne, listy, kroniki, które zachowały się w muzeum. Rozumiem. Tak jak powiedziałem wcześniej, czasami spisywane z manuskryptów. Myśmy troszeczkę chcieli jak gdyby ożywić, czy dać takiego nowego ducha, który będzie zrozumiany językiem uczniów, językiem współczesnej młodzieży. A więc zrobiliśmy w momencie, kiedy rzeczywiście jeszcze mogliśmy, dosłownie w takie okienko wskoczyliśmy wrześniowe, w którym już wydawało się, że pandemia troszeczkę nas opuszcza. Tak. Nic bardziej mylnego z perspektywy historii, ale nasza historia wyglądała tak, że udało nam się być na poligonie w Biedrusku i tam zrealizować dwa dni zdjęciowe, takich zdjęć rekonstrukcyjnych. Proszę. Z pirotechniką, z oddziałami właściwie rekonstruktorów ubranych w ówczesne mundury, za co tym razem właśnie też na antenie bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz. Na te podziękowania przyjdzie na pewno jeszcze czas. Natomiast rzeczywiście wzbogaciliśmy te zdjęcia archiwalne, których zachowała się garstka. Z tej garstki ponad 450 takich obiektów ożywiliśmy. Są zdigitalizowane, są zrekonstruowane, a niektóre z nich nawet poruszyliśmy. To znaczy zrobiliśmy z nich taką perspektywę 3D troszeczkę. No proszę. Muszę powiedzieć, że w materiałach, które przeczytałem o tej aplikacji, nawet nie znalazłem tych informacji o rekonstrukcji, więc tym bardziej jestem pod wrażeniem. No i myślę, że pod takim samym wrażeniem będą wszyscy ci, którzy na te aplikacje, z tej aplikacji skorzystają, spróbują ją otworzyć, ale kiedy premiera i jak to będzie wszystko przebiegało? Premierę ustawiliśmy nieprzypadkowo, dlatego że tak naprawdę zamknęliśmy jak gdyby oficjalnie część projektu, która opierała się o zbieranie zdjęć, o digitalizację. Jeszcze czekają nas pewne drobne poprawki merytoryczne. Jeszcze czytamy, żeby to rzeczywiście tą funkcję edukacyjną miało. Jeszcze przejdzie to wszystko przez oczy kuratora poznańskiego. Natomiast nieprzypadkowy czas to właśnie 26 stycznia 2021 roku. Muszę powiedzieć, że można by było powiedzieć Wielkopolanie 1920, już mamy 100 lat minęło w 2020 roku, więc może niekoniecznie powinniśmy się tym zajmować. Nic bardziej mylnego. 26 stycznia 1919 roku na Placu Wolności, wtedy jeszcze nie nazywał się Placem Wolności, była zaprzysiężona
zaprzysiężone pułki, pierwszy pułk strzelców wielkopolskich, który 2 miesiące później, w marcu 19 roku, ruszył właśnie na front wschodni. No i też, nie umówmy się, odegrał nie byle jaką rolę, prawda? Dokładnie tak. Myślę, że to jest ciekawe nie tylko od strony edukacyjnej, tylko dla poznaniaków, dla Wielkopolan. Będzie to ciekawy wątek historyczny, tym bardziej, że szczerze mówiąc, ja jestem również z tego pokolenia, które w ogóle batalię 20 roku miało pominiętą w lekcjach historii. Tak, było to dla mnie również wielką przygodą. Było nas więcej. Zdecydowanie. Było to dla mnie wielką przygodą, powiem szczerze, odkrywać rok 19, rok 20 śladami Wielkopolan, śladami właściwie naszych dziadków, naszych przodków, tak. Dowiadywać się, że ruszała artyleria z Sołacza. No któż nie był na Sołaczu, prawda? No właśnie. Tak, dlatego to są czy ciekawe... Czy Placu Wolności tak, wspomnianym choćby. Chociażby tak. Dlatego i zdjęcia, i krótkie, bo chodziło o to, żeby to było bardzo przyswajalne, krótka forma tekstowa, żeby to nie było ciężkie. Mhm. Multimedia w rodzaju filmów i słuchowisk również, bo niektóre rzeczy, tak jak te kroniki, czy stare wydania Kuriera Poznańskiego, w króciutkich odcinkach zrobiliśmy w formie takiej słuchowiskowej. Wszystko po to, żeby właściwie można było we fragmentach zrobić z tego lekcję. A właśnie chciałem też zapytać, uprzedził pan moje następne pytanie, właśnie czy będzie taka możliwość, że czy ten materiał posłuży jako właściwie gotowa lekcja historii? Panie redaktorze, od wielu lat zajmujemy się w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym materiałami edukacyjnymi, więc to był jak gdyby równoległy cel, bardzo ważny, żeby to nie był właściwie tylko album do przeglądania, tylko żeby na tej bazie można zbudować 45-minutową lekcję, którą zresztą będzie można krok po kroku pokazywać. Tam będzie kilka takich scenariuszy, cały serwis jest zbudowany w sposób modułowy. Nie dość, że można sobie przejść przez właściwie całą ścieżkę wojny polsko-bolszewickiej, ale można zobaczyć poszczególne fragmenty, na przykład bitwę warszawską oczami właściwie wojsk wielkopolskich. Zupełnie inne spostrzeżenie, inna lekcja, tak, nasze dywizje, nasze pułki. Także takich elementów będzie kilka już na start. Na początku we wrześniu deklarowaliśmy, że będą takie dwie lekcje, może trzy. Już w tej chwili wiemy, że uda się zrobić co najmniej 5 takich materiałów lekcyjnych, które ze spokojem będzie można wykorzystywać edukacyjnie. Jak duża grupa osób nad tym pracuje i czy po odpaleniu odkładacie to na półkę, czy to będzie jeszcze w jakiś sposób kontynuowane, uzupełniane? Absolutnie tego nie odkładamy na półkę. Od początku znowuż kolejnym celem naszym było, to jest jak gdyby naturalne, że robimy to w środowisku internetowym ze względu na PCSS, ale również ze względu na to, żeby budować wokół tego pewną społeczność, pewne środowisko. Nie tylko Muzeum Narodowe w Poznaniu, ale także my mamy wielki apetyt, żeby to kontynuować. To wszystko będzie w ramach takiego działania, które właściwie ad hoc zostało wymyślone, mapyczasu.pl, w takiej domenie to będzie się znajdowało, dlatego że stwierdziliśmy, że chcemy to robić w sposób ciągły. Jeśli wpadną nam w ręce nowe materiały, które poszerzą tą wiedzę, oczywiście nie będzie żadnego problemu, żeby tą encyklopedię, tą aplikację non-stop poszerzać, non-stop dodawać być może nowe epizody map czasu. I oczywiście tak, edukacyjna kwestia to jest bardzo, bardzo ważna strona. Będziemy to budować non-stop. Oficjalnie 26 stycznia ta aplikacja, ta strona internetowa rusza, ale oczywiście będziemy nad tym dalej pracować. Mówię, tak jak powiedziałem, mamy duży apetyt, żeby rozbudowywać to, a być może powstaną następne mapy czasu, następne skrawki właśnie takie multimedialne, typowo edukacyjne. Adres, przypomnijmy na koniec, będzie mapyczasu.pl, tak? Wielkopolanie 1920, mapyczasu.pl. W tej chwili tam jest tylko winieta, która mówi o tym, że 26 będzie premiera, ale 26 rzeczywiście publicznie to odpalimy, jak to się kolokwialnie mówi, i wtedy będzie można rzeczywiście już nie tylko to oglądać, ale na tej bazie budować lekcje. Mamy nadzieję, że to się przyda też po to, żeby taką naszą regionalną historię, bardzo poznańską, bardzo wielkopolską, trochę ożywić. Panie kierowniku, dziękuję panu nie tylko za rozmowę, ale także za tą robotę, którą robicie. I proszę przekazać też te podziękowania dla wszystkich współpracowników. Bardzo się z tego cieszę. Bardzo panu dziękuję. Kłaniam się nisko. Wszystkiego dobrego na nowe
rok i jak najwięcej jeszcze uzupełnień również na tej stronie. Wszystkiego najlepszego. Naszym gościem był kierownik, autor też, współautor projektu z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego Damian Niemir, projektu mapyczasu.pl, o którym rozmawialiśmy, a których premiera 26 stycznia. Ja już się z Państwem muszę też pożegnać. Zapraszam za kilka minut na kolejną pozycję naszego programu przy gorącym stole. Dzisiaj o politykach i celebrytach szczepiących się poza kolejnością oraz o politycznych planach na 21 rok dyskutować będą z szefem publicystyki Radia Poznań Łukaszem Kaźmierczakiem, posłowie Jan Dziedziczak z PiSu i Andrzej Grzyb z PSL-u. Wielkopolskie popołudnie z Radiem Poznań. Dużo dobrych treści i muzyki, bo życie jest najważniejsze. Każde życie. Roman Wawrzyniak. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia jutro.